Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tam przed chwilą zakończyliśmy nagrywać filmy o preparatach, które Jan stosuje, które tutaj firmy nam dają do testowania, ale teraz pokażemy tutaj do testowania, to już może nie będzie, ale to jest gołębnik, który tutaj kolega w tej tutaj fabryce gołębników, ona się tutaj mieści, tutaj tam jest jedna część po prawej, po lewej, tam zobaczmy taka nowa wiata, tam jest wszędzie gdzie się da po prostu, bo jest tego zamówień na te gołębniki dużo, a tu jest jeden z gołębników, tutaj wprawdzie nie ma jeszcze wlotów, także no lotowane nie są. Tak, tak, oczywiście, ale powiedzmy może do środka wejdziemy. Spokojnie, ale gołębie są najważniejsze. Tutaj jeszcze powiemy, pokażemy w środku, to weź otwórz, wejdziemy, no widzę. Tutaj akurat. No ja wiem, u Krzycha Mrowieca też nie ma. U Krzyśka Mrowieca też nie ma tych. Też nie ma, jak się nazywa, no niestety ktoś dzwoni, ale nie będę odbierał, bo tu jest bardzo słaby zasięg. Właśnie to zrobię, ale tutaj popatrzmy, są gołębie. To jest kilka moich i część. To są gołębie tutaj właśnie, które będą w lidze latać. Tak, część z ligi, kilka moich i te gołębie są lekko młodsze i one będą tą zwykłą taką metodą. To są te, co ostatnio tutaj dorzucę. Tak, tak, Leszka Pielesiaka i kilka jest ten Marcina Kobieli i kilka moich, nie? Tak. Tutaj jeszcze parę gołębi dołożymy. No na pewno, bo też się tutaj jak się nazywa. Ale czekaj, zobaczmy, bo ten gołębi, zobaczmy, rusztik tutaj jest, widzimy, ładny, drewniany. Są pod spodem szuflady. Tu także są gołąbki zaciemniane, pokażemy jak to funkcjonuje. Tu schodzi taka. O kurde. I ona schodzi co prawda automatycznie o godzinie 17 i o 9 rano, że tak powiem, wstaje. I też tak gołąbki, ale to nie będziemy ich tu za dużo. Właśnie polecamy też uwadze właśnie. Polecamy uwadze właśnie ten przedłużacz bardzo ładny. No to co zasady BHP się tutaj kłaniają, ale to nic, spokojnie, wszystko. Tak, tak, tak. Są to bardzo drogie rzeczy, dlatego się tutaj wykorzystuje, co się ma. Co można, dokładnie. No. To są te gołębie, które wcześniej dostawialiśmy tutaj. Już tydzień zaciemniane. Tak, tu są gołębie najróżniejsze, mamy około 70 gołębi teraz. Tam jeszcze parę nam dojdzie, 5-10, już za dużo miejsca nie mamy. No tu ich jest 64. Tych 4 i 5, to są te wszystkie wcześniejsze. Tak, właśnie, co były. No i tam jest kilka też moich i na tak, ligę. Tak, tak. Także nie będzie to, że tak powiem, tak wyglądać, że jak niektórzy myślą, że jak gdzieś tam Liga Gołębi, Polska Liga, będzie gdzieś osobny gołębniczek, który jakoś tam zaniedbany albo coś, nic podobnego. Wszystkie, jak koledzy widzą, gołąbki są razem, bo też chcemy, że tak powiem, jakość tych gołębi odkryć, tak samo moje, jak i te właśnie na ligę. Wszystkie są zmieszane razem i część jest, moich jest około tutaj 20 zaciemnianych, około 50 na ligę zaciemnianych i później tak samo jest w kolejnym boksie, są te gołąbeczki. Mhm. Taką metodą tradycyjną. Bo prowadzę. Karmy, bo tak na bogatości nie ma. Nie, muszą być dyscyplina. Dobrze. Jedzą rano o wyznaczonych porach. Czy jakieś padnięcia były już? Nie, tutaj nie było. Odpukać. Kilka gołębi na Giewonciśmy usunęli, ale to. Tutaj się na szczęście to nie stało jeszcze. Że już przyszły nie w takim stanie jak trzeba. No. Dobrze. Ogólnie na razie jest, myślę, wszędzie jak na razie dobrze. Odpukać, jak to się mówi, w niemalowane, oby tak dalej. Tutaj będziemy tak mieli, że cała lista tych gołębi, które są, wszystkich kompletnie, to są jako gołębnik ligowy, tylko część jest takich, które my przywozimy od hodowców, a część Jan tutaj wprowadził niejako ze swojej hodowli, także te listy wszystkie tam są, wszystko jest tam zaznaczone. My jeszcze tutaj sobie raz popatrzymy. My wczoraj właśnie tutaj przyjechaliśmy, jeszcze ładna pogoda była, przywieźliśmy gołębie od kolegi Leszka Pielesiaka, tak jak, o to jest, widzisz, ten chyba dębowy, to jest właśnie Leszka, mi się zdaje. Ten taki. I tutaj były też, jak mówiłeś, od Marcina Kobieli. No dużo tutaj. No, 10 dobra, kilka dni tu siedzą, tak, prawda, jeszcze zestresowane. Od Hańderka Wojciecha, no dużo, dużo różnych hodowców. Tam jeszcze mówię, parę tutaj gołębi dorzucimy. Także ja jeszcze obiecuję kolegom, że na pewno jak tu podokańczamy, myślę, że jeszcze z tydzień mi zejdzie z tą wojlerą, bo tam chłopaki robią, tak jak mówię, modułowo, bo my się w tym specjalizujemy. To myślę, że montaż tej wojlery to jest dzień, dwa. I jakże tu wszystko już z wylotem ładnie to dokańczam, to na pewno zrobię filmik, pokażę te gołębie. Będę też się starał chociażby raz w miesiącu nagrać, wrzucić. Raz w miesiącu, to przecież my mamy, no, w zeszłym roku ci się częściej udawało. Także, no, bo my już, nie, no to później jak loty u Jana to już drugi raz robimy to, oczywiście, drugą edycję, także to mamy doświadczenie jakieś. No. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.